Cześć, witam w siedzibie FES. Mam nadzieję, że dzisiaj przy pomocy Pawła, który wyjątkowo jest po drugiej stronie kamery, będziemy Wam mogli pokazać, na czym ten nasz cały FES polega. Żeby nie przedłużać, chciałbym w kilku słowach powiedzieć Wam, skąd, jak, w jaki sposób to się wszystko rozpoczęło i gdzie jesteśmy w tej chwili. A więc nasza firma jest firmą rodzinną, zarządzana przez trzech panów Lechowskich, przeze mnie, czyli przez Maćka, mojego brata Tomka i ojca Lecha. Początek był, można powiedzieć, że już w latach 90., kiedy nasz ojciec zaczął produkować transformatory toroidalne. Potem z kolei weszliśmy do firmy my, czyli Młoda Krew, jeszcze wtedy, już teraz nie do końca taka młoda. Staraliśmy się pokazać, że transformatory, którymi zajmował się ojciec do tej pory, były przeznaczone dla przemysłu, ale zastosowanie transformatorów jest także w przemyśle audio, a myśmy zawsze byli mocno zaangażowani w słuchanie muzyki. Lista Trójki to było dla nas coś, na czym żeśmy się wychowali. Zawsze mieliśmy bardzo dużo płyt, zawsze szczególną atencję przykładaliśmy do tego, żeby w miarę możliwości ten sprzęt w naszym domu brzmiał dobrze. W związku z tym postanowiliśmy na początku, wykorzystując to, co firma może robić, czyli produkować transformatory, wyprodukować transformatory sieciowe wysokiej jakości i zaoferować je na rynku audio, czyli dla producentów sprzętu audio. Naturalnie z produkcji transformatorów wysokiej klasy, które zaczęliśmy robić, w wyniku dalszy rozwój naszej firmy, który był ukierunkowany w stronę produkcji sprzętu audio. A były to wzmacniacze lampowe, które też były jakby bezpośrednią konsekwencją tego, nad czym od wielu lat pracowaliśmy. Przenosimy się teraz do dnia dzisiejszego i gdzie jest FES w tym momencie? Więc z tego malutkiego, naszego rodzinnego, nazwijmy to, startupu, w który nie każdy zawsze wierzył dobrze. Jesteśmy na pewno największym producentem wzmacniaczy lampowych w Europie Wschodniej. Myślę, że konkurujemy już w tym momencie z największymi producentami europejskimi. Mamy szeroką ofertę i wzmacniaczy zintegrowanych, i końcówek mocy, i przedwzmacniaczy gramofonowych. Też troszeczkę tak odchodząc w bok, opracowaliśmy trzy modele wzmacniaczy tranzystorowych dla ludzi, którzy się z jakichś powodów tej lampy boją. Gdzie zadbaliśmy o to, żeby to brzmienie tego wzmacniacza było takie bardziej lampowe niż tranzystorowe. Potraktowaliśmy też ten wzmacniacz tranzystorowy w taki niesztampowy, to niesztampowy sposób, tak? Więc ktoś, kto będzie szukał takiego głębokiego brzmienia, nasyconego, barwnego, to na pewno w tym rzeczonym torusie to znajdzie. W 2023 roku otrzymaliśmy nagrodę pierwszą, która wychodzi poza ramy audio. Jest to nagroda przyznawana przez wybitnych designerów sztuki użytkowej, a mianowicie mówię tutaj o nagrodzie Red Dot Design. Dzięki czemu produkty, które żeśmy zaprojektowali w ramach tego przedsięwzięcia, trafiły także w gusta kobiet. Już to audio nie było takie niechciane, nie było takie czarne albo srebrne, zrobiło się kolorowe, stało się takim elementem wyposażenia wnętrz, na które nasze panie częściej spoglądają przychylnym okiem. Ja osobiście bardzo lubię wzmacniacze lampowe i kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy się tej lampy boją. My przez te lata, kiedy pracowaliśmy nad wzmacniaczami, obserwowaliśmy, jakie są problemy ludzi, którzy używają lampy. Na co dzień praktycznie każdy z nas, czy ja, czy mój brat, czy ludzie, którzy z nami współpracują, wszyscy używają wzmacniaczy lampowych, a używają ich z dwóch powodów.
Po pierwsze, że cenią to brzmienie analogu, brzmienie lampy, możliwość ustawienia tego wzmacniacza pod własne preferencje brzmieniowe, czyli wymieniamy lampę, otrzymujemy inny wzmacniacz w sensie dźwiękowym, tak? Przy konstrukcjach tranzystorowych nie mamy takiej możliwości, żeby zmienić brzmienie systemu, musimy zmienić wzmacniacz. Tutaj wystarczy, że zmienimy, uwierzcie mi, naprawdę dwie pojedyncze lampy sterujące i otrzymujemy kompletnie inny wzmacniacz. No dobra, to może teraz obalimy pewne mity. Po pierwsze, używanie wzmacniaczy lampowych jest w 100% bezpieczne pod warunkiem, że te wzmacniacze posiadają zabezpieczenia lamp. Czyli nic się złego nie ma prawa wydarzyć, bo w momencie awarii lampy wzmacniacz się automatycznie wyłączy bądź odłączy wadliwą lampę. Mit drugi. Wzmacniacze lampowe są gorące i przez to są niebezpieczne. Tak, wzmacniacze lampowe są gorące, ale nie są niebezpieczne przez to, że mają dobrze zaprojektowaną klatkę ochronną. Tutaj jej nie pokazujemy, bo nam podawało niestety niezbyt wygodne takie refleksy świetlne, więc musieliśmy ją zdjąć, ale wzmacniacze nasze posiadają klatki ochronne, dzięki którym nie ma możliwości dotknięcia bezpośrednio lampy, a z drugiej strony też lubimy patrzeć, jak te lampy się żarzą, w związku z tym mają z przodu przeźroczysty panel, przez co pięknie widać, jak te lampy się żarzą. Więc z mojej strony możecie być pewni tego, że użytkując wzmacniacz FES, który posiada zabezpieczenia lamp, które są sygnalizowane malutkimi diodami w momencie, kiedy coś się złego wydarzy z daną lampą, i klatkę ochronną wzmacniacza, macie kompletnie bezobsługowe urządzenie w domu i możecie być zupełnie pewni tego, że to będzie działało wiele lat, a jeżeli lampa się zużyje i trzeba ją wymienić, będziecie mieli jasny i klarowny przekaz: tak, ta kompletna lampa nadaje się w tym momencie do wymiany. Plany na przyszłość w Fezie to w najbliższym czasie poszerzenie oferty przedwzmacniaczy gramofonowych, a mianowicie dwa przebudowane przedwzmacniacze, czyli Gaia i Gratia, obydwie wystąpią w wersji lampowej, i zupełnie nowy przedwzmacniacz Gloria, który będzie takim top of the top naszej linii przedwzmacniaczy gramofonowych, w 100% lampowy z wykorzystaniem transformatora step-up dla sekcji MC. Jeszcze jedna rzecz, o której miałem nie mówić, co miała być absolutną tajemnicą przed audioshowem, ale Paweł mnie poprosił, więc zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy. Podczas audio show także zaprezentujemy zupełnie nowe urządzenie. Będzie to DAC lampowy o nazwie Equinox, który stworzyliśmy razem we współpracy z Łukaszem Fikusem, czyli lampizatorem. A zatem zapraszam Was już teraz do odwiedzenia nas podczas audio video show w Warszawie, do hotelu Sobieski. Będziemy na parterze. Na pewno będzie co oglądać i czego posłuchać. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie udało mi się przybliżyć Wam, czym jest ten FES i dlaczego lubimy robić to, co robimy.